Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Hot Pursuit 2. Dzisiaj mamy Parklands, knockout, kolejny knockout. No to jedziemy, z tego co widzę mamy chyba dużo wyboru. Jaguarem jechaliśmy chyba. O, wreszcie za Z8-ką sobie pojedziemy. Tak? Za Z8-ką, ponieważ nie jechaliśmy jeszcze. Weźmiemy sobie białą Z8-kę. Albo nie, w tym typ... Ja miałem taki model samochodu, gdzie była taka niebieska, ładna, i bierzemy niebieską. Okej, okay, tak więc odpalamy naszą piękną Z8-kę. 3 okrążenia. I na tej trasie będzie grubo. Tak, Z8-ka z otwartym dachem, taki, żebym luksusowy model. Takiego kabrioleciku, ładnego. Ładnie wchrzaniłeś, gościu. Co prawda, szczerze nie czuję tak bardzo tej prędkości. Dobra, weźmy na razie sobie tak. Bardzo podobny licznik do M5 ma. Ale to nie jest to samo. No to jest bardziej taka... Ale w ciebie przewaliłem, gościu. Matko, pięknie dostałeś. Ups. Teraz ja dostałem. Nie. Co oni się tu wyglebują? Dzięki. Nie trzeba było, naprawdę. Nie ma to... Ten samochód nie ma aż takiego genialnego spieszenia i w ogóle, ale... Jeździ się w nim w miarę sensownie, więc... Tym bardziej duży plus. Aha. Myślałem, że tutaj można sobie skrócić drogę. Takie trollololo. I am dangerous. So dangerous. A trochę inaczej zorganizowana trasa, bo tędy jeszcze chyba nie jechaliśmy. Czy znam tą mapę, że tak to nazwę, tak to ujmę. Ale tej trasy nie znam jak na razie. Nie przypominam sobie bynajmniej. Ups. Para jumpy. Jednak się weźmie i się rozpędzi, to można osiągnąć naprawdę niezłą prędkość. Patrzcie, na 6.40 ciśniemy. 230 chyba to jest najwyższa prędkość jak na razie w tej grze. Nie no, wyżej cisnęliśmy już. Po 250 chyba nawet podchodziliśmy. Nie mam pojęcia. W każdym razie jedziemy. Aha, Fordzik próbuje mnie dogonić, zaraz mówanie w tyłek. Nie, jednak nie w tyłek. Tak troluje trochę. Przynajmniej spróbuję. Wow! Hehehe, you rolled it. I've trolled it. I pod takim epickim drzewkiem, yeah. I okrążonko za nami. Krótkie te okrążenia. Znowu będzie krótki odcinek. Patrzcie jak tym gościem wywija. Czy się poprawia na siedze? Lak mózgu. Dobra, trzeba się pobawić. Dobra, piosenka na dziś. Piosenka na dziś. Dzisiaj znowu wam pocisnę zespołem, który już był w tej serii. Aczkolwiek, no, mam najście na ich pierwszą płytkę, więc, no, well. Troszkę logiczne, że tutaj teraz trochę polecę. Potem zespole. Zespół zwie się Battle Beats Movie. Na początku chyba i o tym zespole. Wow. A dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o ich debiucie, czyli o Steel z 2012 roku. No to Nora już nie było na wokalu. Nie pamiętam jak się nazywała wokalistka przed Norą. Naprawdę nie powiem wam, bo nie wiem. Natomiast na tym albumie Steel chciałbym wam polecić piosenkę, która była grana na koncercie w Warszawie. Wykonaniu było to zawaliste, ale w wykonaniu oryginalnym też jest równie zawaliste, rzekłbym. A może nawet i lepsze. Iron Hand. Iron Hand. Żelazna ręka. Naprawdę genialny utwór, polecam słuchać. Iron Hand! Ja tak nie potrafię. Może nawet... Może Halford by potrafił nawet, ale... To jest typowe żeńskie darcie ryja, więc... Trudno. No co tak niskie obroty, tylko 6 kafelków. Kręć to. No, dzięki gościu, że się waliłeś. Sam się overtake'uj. Nie ma tak łatwo. Tu na skróciki pojadę trochę. Jump. Bardzo wyskoki krzywe w powietrzu.
I bang. And final lap. I sobie final lapa na tym pojedziemy. Ale patrzcie, w Mercedesie to my dochodziliśmy do połowy licznika, ale... Bo jechaliśmy jakieś 160, a później no maksymalnie do 200, a tutaj patrzcie. Już połowa licznika to jest jakieś 130-140 km, to zależy gdzie jest środek, nie wiem. Tak 135 powiedzmy nawet, bądźmy bardziej dokładni. A my jedziemy na jakieś, mamy 3/4 licznika zamknięte. Więc no ładnie. Więc to jest tak bardziej ściśnięte, a później to się tak jakby... Wygląda jakby się rozszczupywało bardziej, ale... Well. Może to tylko jakieś złudy. Dawaj, szóstkę rzucaj, ziom. Na 7 kafelkach się... O, szósteczka, i tak zaraz zbijemy do piątki. Tak bardzo, nawet do czwórki zbijemy, no. Znaczy samo się zbija, bo to jest automat, tak? Nie jestem takim hardkorowym koksem, żeby jechać na manualu. Wynajmniej nie w tej grze. Nie na takim trybie. No, ale tam ten w pościg spadł. O gościu, no. Jak to tak można? A, piękny catching. Piękny catching headshotem. Tam była drabina na dach? Ty ruszysz? Nie, nie ruszysz. Ma wywalony pościg. Sam jesteś tu dangerous. Jedźcie sobie tak, epilepsja. Nie wiecie gdzie jedziecie. My sumie nie tak trollowo graliśmy w Most Wanted'a. Ja klikał, a jedź! Jadą 300 na godzinę. Na drogę z powrotem. Oh shit. Prawie się udało. Okej, okay, no to metka, jeha. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Driftem wjeżdżamy tutaj na metę. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A my się widzimy w kolejnym odcinku, także nara.